Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, przed godziną wysłuchaliśmy takiego pięknego wstępu pana posła, który opisał nam cud narodzenia dziecka. Coś naprawdę bardzo pięknego. Ja mam takie pytanie, panie ministrze, ale również i państwo posłowie, którzy są wyznania chrześcijańskiego. Dlaczego z taką wrogością podchodzicie do ludzi poczętych? Przecież wiemy o tym, że in vitro to zabójstwo wielu istnień ludzkich. Wiemy o tym i proszę nas nie przekonywać, że jest inaczej. To niech usłyszy również najmłodsze pokolenie. Tak, żeby siostrzyczka lub braciszek narodziło się z in vitro, kilkoro spośród nich musi umrzeć. Biorę odpowiedzialność za swoje słowa. Panie pośle, to, co pan powiedział, jest niedopuszczalne. I proszę nie zwracać się jeszcze... Chciałbym jeszcze proszę pana. Można? Nie, nie można. To, co pan mówi, jest niedopuszczalne i zwraca się pan jeszcze do młodzieży, która tam siedzi i tłumaczy pan, że w Sejmie śmierć się dzieje. To jest niedopuszczalne. Mam prawo skończyć swoją wypowiedź. Ale według wyższych standardów i o to pana proszę. A jeśli nie, odbiorę panu głos. Mówi się często również o tym, że być może jest złamana konstytucja, ale do katolickich posłów zwracam się z pytaniem, czy przypadkiem nie jest złamane piąte przykazanie? Czy rozumiecie państwo to? Ja z panem nie chcę rozmawiać. Więc chciałbym raz jeszcze podkreślić, szanowni państwo, Wysoka Izbo, ta ustawa, ten program jest w gruncie rzeczy szkodliwy dla polskiego narodu. I taką myśl wyrażam oficjalnie. Dziękuję bardzo.